Doberek, ja jestem z Trzybor. Pamiętacie pierwsze zadanie w tym sezonie? Wchodziliśmy wtedy do sfery wstąpienia i walczyliśmy z pochwyconymi oraz zrodzonym z gniewu. Nazywał się on Kel'Goraf. Powstały z kości i był poplecznikiem Zivu Araf. Ale był czy jest? Sprawdźmy to w nowym rozdziale Księgi Zmarszczki. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Rozdział zaczyna się od tego, jak Kel'Goraf klęczy przed swoją kapliczką z kości w sferze wstąpienia. Pokrywa świeżą krwią symbol Zivu Araf. Mimo, że wielokrotnie już to robił, to był pierwszy raz, kiedy to była jego własna krew. Tak pokazywał swoje oddanie i tak odrzucał heretycką siostrę. Zaczął przyglądać się trofeom, które zdobył po zniszczonych przeciwnikach. Mamy tu pustego ducha, którego rdzeń wręczył szkarłatnym czarnoksiężnicom. Tutaj już nie były pod Savatun. Mierzył się z jego strażnikiem wiele razy, ale Kel'Goraf odradza się poprzez bitwę. Dalej są krystaliczne implanty z czoła Tekuny. Polował na nią 3 dni, a gdy ją znalazł, zawaliła na niego sferę wstąpienia. Dorwał ją dopiero w następnym życiu. Jej ostatnimi słowami były: wciąż widzę płatki szkarłatu w twojej chitynie. Jakże szybko porzuciłeś swoją królową wiedźmę. Kel'Goraf wspomina noc, kiedy wyrzekł się Savatun. Kiedy zdrapał szkarłat ze swojego ciała we wnętrzu piekielnej paszczy, czyli Hellmouth. Noc, kiedy Ozyrys wybił cały ród kroty. Według niego Savatun była słaba, skoro dopuściła do ich śmierci. A skoro ustąpiła pola Celebransowi i strażnikom, a Zivu Araf pomściła ich, zabrała światło Ozyrysa. Kel'Goraf żłopał z niego, składając przysięgi zemsty. Chce on zatrzeć wszelkie ślady po Savatun. Aktualnie jego celem jest Urdru, rycerz dalej wierny Savatun. Co możemy w takim razie wyciągnąć z tego rozdziału? Przede wszystkim to, że Kel'Goraf czerpie ze światła Ozyrysa, ale bardziej je pochłania jak moc. Zgaduję, że jest to coś na wzór kryształów ze szturmu pieśni Savatun, które były tworzone ze światła poległych strażników. Arui mógł z tego skorzystać. Jest powiedziane, że ród Kroty został pomszczony. Nie jest powiedziane jednak, że Ozyrys został zabity. Dalej więc nie mamy więcej informacji. Wiemy, że Ozyrys widział, co się dzieje przez ostatnie sezony. W takim razie nie mógłby być martwy. Przynajmniej do tego sezonu. Sam Kel'Goraf jest byłym poplecznikiem Savatun. Odszedł do Zivu Araf, gdyż Savatun stała się heretyczką. A przez co? Przez to, że sprzymierzyła się z Nokrisem oraz przeszkadzała Czarnej Flocie w ich planach związanych z naszym układem i ze strażnikami. Warto zauważyć, jak jest to przedstawione. Według nas, jako strażników, Zivu Araf jest zła. Ale według Roju jest ona dobra, bo trzyma się i tradycji, i ciemności. Jest to kwestia perspektywy. Trochę jak z Eramis, kiedy Eliksni do niej uciekali, na Europę. My myśleliśmy, że ona jest zła, ona myślała, że jest dobra. Ale też miała potrzeby ciemności nad sobą. Jak się dowiedzieliśmy, Kel'Goraf ożywa i dostał swój własny rozdział, więc prawdopodobnie zobaczymy go raz jeszcze. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Trzybor. Do zobaczenia.